Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś opowiemy o paserze. I tutaj w zasadzie trudno nam się zdecydować, czy to jest paser Kaczyński, czy to jest paser Morawiecki. Paser, czyli osoba, która sprzedaje ukradziony towar. Otóż, drodzy Państwo, w 2018 roku miała miejsce słynna korupcyjna propozycja. Marek Krzanowski, ówczesny szef Komisji Nadzoru Finansowego z ramienia PiSu, wstawiony tam przez Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, spróbował wymusić na biznesmenie Leszku Czarneckim największą w historii Polski łapówkę, która została zarejestrowana i udowodniona. Co prawda, kwota się nie na, nagrała, bo. Pan Chrzanowski profilaktycznie napisał ją na kartce papieru, natomiast kwota 40 milionów złotych wynika nie tylko z oświadczenia pana Czarneckiego, ale też z testu na wariografię, którym się poddali obaj panowie, i pan Czarnecki zdał, a panu Chrzanowskiemu się zdawało. To znaczy po prostu y, wariograf wykazał, że jest bardzo zestresowany i może nie mówić prawdy. Bo tak, to tak mniej więcej. Wariograf po prostu podaje reakcję, że osoby, które kłamią. Kłamstwo jest tak mocno zakorzenione jako zło w naszej psychice, że po prostu organizm się buntuje, kiedy kłamiemy. To znaczy, my możemy uważać, że mamy świetne samo poczucie, że nic nam nie y, y, nie, nie przeszkadza w kłamaniu. Że, że nie będzie żadnych, żadnych... Ar, 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 organizm organizm, organizm ma, ma swoje. Więc Szanowni Państwo, i teraz co się dzieje? E, niestety, e, mimo tego, że, 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 że doszło do ujawnienia tej sprawy korupcyjnej, to pan Leszek Czarnecki te banki stracił. I teraz co się dzieje? Ten bank został przejęty przez w ramach restrukturyzacji. Bo tu też trzeba najpierw też powiedzieć o co chodziło. Getting Bank, obecnie się nazywa VeloBank został pozbawiony tych, tych złych, toksycznych rzeczy. Jest teraz też taki czyściutki, fajny banczek. Które zajmuje dziesiąte miejsce, u nas jest Welobank, i ma zostać właśnie przyjęty. I to, jest, I to jest najciekawsze przez kogo? I my Państwu jeszcze powiemy, że najprawdopodobniej ma być przyjęty za złotówkę, czyli za nic. Po to, że oczywiście z obowiązkiem dokapitalizowania. I on został przyjęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W tamtym czasie też zaatakowano. Romana Giertycha, to klasyczna taka rosyjska e, nacjonalizacja, czyli dostaje tak, przeciwko biznesmenowi, który jest właścicielem e, wysyłamy e, prokuratorów, służby specjalne, e, próbujemy go później ganiać, bo przecież były te wnioski o aresztowanie Leszka Czarneckiego, też na które się sąd nie wydawał. Jego adwokata też próbujemy wsadzić do więzienia Romana Giertycha. Mamy pretekst, żeby używać Pegasusa, podsłuchiwać ich rozmowy, tak, tak. pomagać tajemnicy obrończą. Tak i to są, to, to jest takie wjeżdża. No jak już przejęli ten bank, to teraz e, pamiętajcie, że Komisja Nadzoru Finansowego, te wszystkie instytucje są obsadzone przez ludzi PiS i teraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny chce właśnie sprzedać, ale to jest najważniejsze komu? E, to jest e, Fundusz który ma to przejąć, nazywa się Cerberus. I jego założycielem jest, i głównym pociągającym tam za sznurki jest Steven Feinberg. I to jest człowiek, który był głównym doradcą Trumpa do spraw wywiadu. Ale nie tylko, drodzy Państwo, to jest, to już możemy powiedzieć, nawet takie, Rzeczy trochę szokujące. Wśród tych firm, które on jako miliarder w Feinberg jest właścicielem, ma również spółkę. Zresztą za pośrednictwem tego Cerebrusa, który, która Cerberusa, oczywiście, przepraszam, Cerbrusa. bo to się nazywa cer... od, od, od tego od słynnej postaci w mitologii. I to jest, drodzy Państwo, e, e, historia teraz, przepraszam, bo wątek e, zgubiłem. E, otóż miał on spółkę Thier, to była spółka zależna od Ceberus Capital Management, która wyszkoliła, uwaga, ludzi, którzy zabili Dżamara Kaszogiego. To jest był to był taki dziennikarz, od którego zresztą morderstwa pojawiła się kwestia używania Pegasusa, dlatego że Kaszogi został wystawiony i później zresztą jego rodzinę też atakowano przy pomocy właśnie Pegasusa. To był taki moment, w którym Citizen Lab, to samo Citizen Lab, które stwierdziło, że Tomek tutaj siedzący był atakowany i to samo, które stwierdziło, że Giertych był atakowany Pegazusem i, i Brejza, to właśnie on, oni też potwierdzili, że Damal Szogi był inwigilowany Pegazusem. Przypomnijmy, on poszedł tam do konsulatu do, do, w Turcji i został tam brutalnie zamordowany w takim tarantinowskim stylu, to znaczy jego tam pokrojono po prostu na drobne kawałeczki. Natomiast w hmm, sprawa wyszła na jaw i wtedy się też pojawiły wątki zaangażowanych ludzi. No więc miliarder ma, który współpracuje z Trumpem, a który teraz ma przejąć Velobank, był człowiekiem, który posiada tą spółeczkę, która oczywiście za zgodą akurat departamentu stanu, ale to też pokazuje kim jest pan Feinberg, że posiada takie firemki, które szkolą ludzi, którzy potem potrafią no, zabijać dziennikarzy i Feinberg ma dostać odpisu de facto, bo to do tego się sprowadza za złotówkę. Nikt nie chce rozmawiać, nikt nie chce komentować tego tych informacji. To się ma wydarzyć do końca. Yy... Marca mają podjąć decyzję. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wyciągnąć ten bank, bo kupić bank, który jest zdrowy, bo taki, to każdy, powin, tak naprawdę ten bank powinien być, ja uważam, że przede wszystkim e, powinien wrócić do właściciela, do, bo e, to, cała ta nacjonalizacja. PiS po rozstrzygnięciu śledztw być może. Tak, ale wszyscy ale... będziemy musieli zapłacić odszkodowanie. Odszkodowanie. Odszkodowanie, bo i to liczone, więc to dlaczego? Więc to jest raz, dwa, jeżeli oni uważają, że, że to oczywiście odszkodowanie będzie orzekał sąd, to powinien być ten bank wystawiony na licytację, żeby że była to transparentna sytuacja. A na razie mamy sytuację taką, że przychodzą ludzie powiązani z Trumpem e, według naszych informatorów, to były też, nie mógł się spotkać z Trumpem, Andrzej Duda, bo sobie strona amerykańska tego nie życzyła, ale właśnie podczas tej wizyty w Stanach Zjednoczonych tam jakieś rozmowy dotyczące tego przejęcia miały nastąpić. To jeszcze raz, drodzy Państwo, to jest bank warty ileś miliardów złotych, który jest do, da, dawany komuś w prezencie po to, żeby sobie go dokapitalizował. Wiecie Państwo, to jest to coś w rodzaju takie, takiego, że wybieramy inwestora, słuchajcie, damy Wam budynek, dobrze stoi, w świetnej lokalizacji, tylko jest niewykończony. To pod warunkiem, że Wy się zobowiążecie do tego, że pomalujecie go po prostu, położycie podłogi i będziecie sobie mieli ten bank. No, szanowni Państwo, to jest jakaś po prostu abstrakcja. Mamy do czynienia Teraz kwestia moralna, że i kwestia też odpowiedzialności, no, państwa będzie. Nie pod... ma darmowych obiadów, także. Nie tu... ma. Więc pytanie jest, pytanie jest takie właśnie o brak transparentności, tej, te, ta transakcja. Sama, w ogóle, sama idea w ogóle też tego, że państwo znacjonalizowało dwa banki i teraz instytucje finansowe, które przypominam, cały czas są kontrolowane przez ludzi związanych z PiS. Więc mówimy tutaj mówię: albo o paserze Morawieckim, albo o paserach tak naprawdę. Paserzy Morawiecki i Kaczyński, którzy. Chociaż ja myślę, że Kaczyński to się kompletnie nie orientuje w tej całej zabawie. Morawiecki na, na, na samym końcu, swoich rządów wstawił swojego szefa KNF-u uzgodził to z Dudą. Pamiętajmy o tym, wstawił swojego. I, mamy, szefa i teraz mamy człowieka. I teraz mamy człowieka. Który, który, bo to Bankowy Fundusz Gwarancyjny pilotuje, ale to wszystko jest bez zgody KNF-u, to transakcja nie dojdzie do skutku. Którzy chcą po prostu za najprawdopodobniej, bo nasi, nasze źródła mówią o, o tym, że ten bank ma być opchnięty za złotówkę, drodzy Państwo. W ogóle tego typu, jeszcze raz, tego typu historie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, za, żeby ta tego typu transakcja była publiczna, transparentna. Chcecie sprzedać ten bank, wystawcie go na licytację. O takim scenariuszu mówił Marek Szanowski w rozmowie, w rozmowie z panem Leszkiem Czarneckim. Dokładnie mówił, że albo ma szansę, żeby zachować swój bank, tylko żeby zatrudnić odpowiednią ilość ludzi. No, wyszło, wyszły te wszystkie warunki, że jak zapłacić 40 milionów, to nie będzie problemu. Albo bank będzie sprzedany za złotówkę. Także dokładnie pokazano, co się stanie, i szanowni Państwo to się dalej dzieje. Przypomnijmy te wszystkie m, rzeczy, które, które wykonał pan Leszek Czarnecki, to znaczy, m, gdzie propozycje, m, propozycje w stosunku do niego PiS y, miał i, i, i zgłaszał to poprzez pana Adama Hoffmana podczas nagranej rozmowy w Monako, gdzie tłumaczył, że pan Leszek Czarnecki może y, na przykład... Jeszcze wrócić do gry wrócić do gry i posłuży do tego, żeby kupić TVN. To są te biznesy Pi PiSu, które są też, ale to też w tematu... nie nietransparentne. Dlaczego to była jedna z największych afer? Bo y, Komisja Nadzoru Finansowego to jest coś takiego jak CB połączenie y, Centralnego Biura Śledczego. Y, finansowa, o, taka policja Finansowa, taka bardzo... Tak, Policja Finansowa połączona troszeczkę z takim Ministerstwem Sprawiedliwości. To jest trochę szersze. I oni, szef tej instytucji, przychodzi do biznesmena, który ma dwa banki, i mówi, że on ma problemy. A dlaczego miał problemy Czarencki? Dlatego, że zarządu PiSu nagle zmieniono dyrektywę dotyczącą wymaganych zabezpieczeń kredytów walutowych posiadanych przez bank. No to, to jest taka sytuacja, w której, no to, żeby to najprościej wytłumaczyć. Nagle mogłeś udzielać tych kredytów, mając normalne rezerwy walutowe, a nagle ci przychodzą, że musisz te rezerwy podnieść razy 4, razy 5. I jak nie masz, to, to masz problem. No jest taki problem zrobili Czarneckiemu, że wprowadzili po prostu obowiązek posiadania większych rezerw. I teraz ten, ten brak tych rezerw był pretekstem dla działań nadzoru bankowego i wszystkich instytucji do tego, żeby mu przejąć bank. Tam jeszcze była taka sytuacja, bo później zaczęli go ścigać, uwaga, za to, że jeden z tych banków, to jest bardzo ciekawe, Czarnecki doniósł na zarząd jako akcjonariusz jednego z tych banków, który sprzedawał akcje get backu. To jest taka afera, to jest taki pisowski Ambergold. Dlaczego pisowski? Dlatego, że to się stało zarządów PiSu, get back Finansował ogromną liczbę eventów, ludzi, mediów, związanych z PiSem. Tej takiej całej, ja tutaj unikam nazywania tego prawicową, bo to nie jest prawica, ale oni tak, to oni tak o sobie mówią, tej paraprawicowej szurii, gdzie oni po prostu dawali pieniądze na te różne gale, na te sieci, na, 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 na jakieś tam. Inne rzeczy, ten Getback miał tam po prostu wszystkich u siebie w portfelu. Igor Jankę, którego żona pracowała dla Andrzeja Dudy, dostał nawet zarzuty tam jakieś, nie wiem, jaki jest ich los, bo też brał pieniądze od Getbacku. Getback generalnie opłacał wszystkich. Tam pojawiło się, że lobbował za za tym, żeby ratować Getback ojciec premiera, czyli Kornel Morawiecki, właśnie z tymi taśmami dotyczącymi Getbacku w ogóle. Pozycja Piotra Nisztora w aferze Gerdbeck'u, naszego byłego kolegi, ostatnio bardzo znanego z akcji Obajtek. Jest to o tyle śmieszne i zabawne, że, drodzy Państwo, akcja Obajtek będzie taką akcją, która. To jest rzeczywiście. Wyjęcie Ale... z, z tej tamy obajtka, takiej najważniejszej cegły, gdzie to, to już znacznie Zaleje Ale... ta tama obajtka. Ale raczej o coś innego chodzi. Chodzi o to, że, ten, że ta, takie problemy, jakie on ma tutaj z obajtkiem, to wedle naszych rozmów on też ma w aferze Getback. Tylko, że tam yy, w, w sposób posio, powściągliwy się traktuje taśmy dotyczące ludzi pisu, nagrania. No i właśnie też ja to słyszałem po prostu od paru z paru źródeł, że Piotr właśnie tutaj wygląda nieciekawie. Tu tutaj wiemy i teraz się dowiedzieliśmy, że Piotr dysponował nagraniami mającymi rzekomo kompromitować ludzi związanych z pis w tym premiera morawieckiego jego ojca i te taśmy przekazał obajtkowi. Zapewne przekazał je również do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To też jest ciekawe, co się z nimi stało. Ja przypomnę. Być że... może centralne biuro antykorupcyjne niektórzy przekazali taśmy Misztorowi. Ja bym, tak. To, tak. ja bym to w ten sposób raczej. Ale nie, ja myślę, że on miał z tego, co ja słyszałem, on miał swoje też jakieś swoje nagranie. Więc... Także, także w tym kierunku bym, bym poszedł, bo tutaj należy tę sferę biznesową, oczywiście w wielkim cudzysłowie, bardzo mocno, bardzo mocno sprawdzić. Tak popatrzmy, popatrzmy chociażby na, na tę aferę próbę wygrania przetargu na pistolety w CBA. Pokazuje to ten mechanizm świetny, bo jednak ten przetarg wygrał ten Jacek P., przestępca skazany wcześniej. Jednak te, te pistolety do CBA zostały, miały być zakupione. Chodziło tylko o 100 pistoletów. Ja mówię o mechanizmie i po tym, kiedy ta sprawa została między m.in. przez nas wyświetlona, Bejda przed odejściem ten przetarg zerwał. Także no ktoś w CBA musiał y, mieć biznes z Nisztorem, żeby pomóc Jaskowi P. wygrać ten przetarg. Także patrzymy na mechanizmy, Janku, patrzymy na mechanizmy. Tak, że tutaj... A ja teraz powtórzę rozmowę. E, 13 listopada 2018 roku w tekście Spokój za 40 milionów złotych Właśnie tam wtedy opublikowała Gazeta Wyborcza to nagranie i tam hmm, Chrzanowski po upewnieniu się, że Czarnecki go nie nagrywa, ale oczywiście się nagrywał. Zdradził. Włączył umidła to tak. Tak, włączył też umidła, tylko też szumidła zadziałały na sprzęt nagrywający elektroniczny, ale już na taką prostą, analogową taśmę z magnetofonową, magdet takie malutkie magnetofoniki, dyktofoniki, no to się okazała, ta technologia wideo okazała się bezradna. Więc pan tam właśnie opowiedział o tym, że Czarnecki, ten mechanizm lewaru, że Czarnecki teraz ma problem finansowy, czyli wykreowaliśmy człowiekowi problem. Uchwaliliśmy ustawę, w wyniku której zobowiązało się po prostu akcjonariuszy banków, w tym wypadku Czarneckiego, bo to były jego banki, do podniesienia wartości rezerw, a następnie się przyszedł człowiek związany z władzą, który powiedział: Słuchaj, ja ci pomogę, ja panu pomogę rozwiązać te wszystkie problemy, bo moi kumple to chcą zabrać panu te dwa banki. Ale ja, ja jestem. Zobaczcie Państwo, jaki to jest piękny mechanizm. Klasy, klasyczna zabawa. W której jeden przychodzi, rozwala komuś witrynę cegłu, yy, i następnie przychodzi drugi, który mówi, że. Ochrony, musi pan mieć A, tak, słuchaj, potrzebujesz ochrony. Ja, 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 słuchaj, ja, ja wiem, no, on ze mną pracuje, ten, który ci to y, rozwala tą witrynę. Ja go ogarnę. tylko rozumiesz, musisz zatrudnić ode mnie mojego człowieka y, i ta, dać mu jakiś procent od działalności tego sklepu, bo on tam mówi o tym, że 1% wartości to było właśnie te 40 milionów złotych. To jest, to jest, ale czy, to niektórzy zwracają uwagę, że te 40 milionów złotych to było mniej więcej tyle, ile potrzeba było, aby rozpocząć budowę słynnych dwóch wież, Jarka i Lecha w 40, to znając te mechanizmy tych gangów, tych grup przestępczych, to było na początku. Tak, bo to też jest takie, wiecie, wiecie Państwo, bo to też jest to, jest że tutaj Tomek powiedział, bo to jest moment taki, że jak zaczynasz płacić, to będziesz płacił do końca Tak. Życia. Powiem Państwu tak, kiedyś przyszedł do mnie człowiek, który właśnie jest taką historią, to można pomóc jakoś senatorowi Piesiewiczowi, który zaczął płacić szantażystom. No i byłem przy tym, jak ten człowiek udzielił odpowiedzi, ale co, co ja mogę pom mu pomóc? No, jak zaczął płacić, to będzie płacił do końca życia. Zerwać to, no po prostu. No, to, to dokładnie, to. No, co, co tu można pomóc? No trzeba po prostu. Bo, bo wiecie państwo moment w którym on się zdziwił że zapłacił im pół miliona złotych a oni przyszli ale nie przyszli po jeszcze no przyszli... i to jest ten właśnie mechanizm że e, bankomat będzie wybierany dopóty dopóty będzie tam jakakolwiek kasa więc gdyby on zgodził się zapłacić zobowiązał się że dać to by przyszli i powiedzieli ale wiesz moja córka jest chora e, nie wiem e... Tam wyszły nowe koszty. Podnieśmy tą prowizję do 1,5% albo trzeba tutaj gdzieś zapłacić. To jest taki moment, w którym tak naprawdę tego typu eskalacje żądań, one się na samym końcu kończą tym, że delikwent się zabija nie wiem, idzie do więzienia zapisuje się. Wiedzimy, Janku, w, taki, w takiej sprawie zgłosiła się do nas. Taka jedna z takich bardzo zamożnych pani, mająca firmy farmaceutyczne, i jej syn od pewnego czasu płacił takie długi, które narastało odsetki, no to wtedy jeszcze grupom przestępczym, m.in. Wróżkowowi. I ta pani, już taka zdesperowana, doszła do wniosku, że jest jakaś pula pieniędzy i żebyśmy wynegocjowali te długi, żeby zapłacić, żeby to się skończyło. Poradziliśmy pani, żeby w tym momencie powiedzieć koniec koniec, tu już nie, my nie będziemy negocjować z przestępcami, żeby iść im dać coś, my już I, i że to już zakończy się, bo ona przestanie nas zatrudniać, oni dalej przyjdą. I zrobiła tak częściowo i później się wycofała. Sytuacja bardzo nieprzyjemnie się skończyła, musiała syna wywieźć, wy, wywieźć do Stanów Zjednoczonych. No, tam był jakiś bardzo duży, duży, duży problem, duży kłopot z jej firmą i, i, i z nią. Tak, tak to się kończy. Tak to się kończy. Nie wolno dać szantażować. I taka, taka, była, sytuacja, taka znaczy była sytuacja. Tutaj, tutaj, tutaj reakcja Leszka Czarneckiego, który rozmowę nagrał, następnie yy... Przygotował się do jej e, przekazania w prokuraturze, ale co się stało? Po przekazaniu e, tej, e, tej, tej taśmy e, była próba zatrzymania biznesmena go przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to się nie udało. Natomiast e, on był okrążony przez agentów e, wpływu, też oficerów pod przykryciem. E, Którzy chcieli, gdyby im się wtedy udało go zatrzymać, szybciej przedstawić jakieś zarzuty, żeby zatrzymać narrację. To było jeszcze przez publikacją taśmy, przez gazetę wyborczą, żeby zatrzymać ujawnienie, że to byłoby, żeby zbudować narrację, że został zatrzymany, dostał zarzuty, to, to ujawnia. Rozumiecie Państwo? Taka próba to jest to sposób, w jaki działa zresztą Zbigniew Ziobro, bohater naszego materiału z poranka. To jest, drogo, drodzy Państwo, właśnie taka klasyka. Czyli dostają informację, że ktoś składa doniesienie, tak, ma nagranie dowodzące gigantycznego przestępstwa, to aresztujmy go, postawmy mu zarzuty, pomówmy go o to, że jest nie wiadomo kim, i wówczas osłabimy wydźwięk jego materiału, będziemy przedstawiać materiały, które dostarczył jako nieudolną obronę kryminalisty. Zresztą mnie zrobili członka Gangów Przebierańców i zarzuty zmienili po, po dwóch czy, czy trzech tygodniach. Już, ale aresztowali mnie. Tak, z wielką pompą jako tak. członka Gangów Przebierańców. Tak, oni są bo... ja pomogłem wstalić do więzienia. Zresztą dzisiaj w TV nie będzie w superwizjerze o Gangów Przebierańców materiał. Zobaczcie Państwo. To będzie bardzo ciekawe. Szanowni Państwo. Wracając, kon konkludując, mamy paserów. Morawieckiego, y mamy Kaczyńskiego, no bo to oni zawiadywali Polską i oni, decy oni decydują o tym, kto dziś sprzedaje. I najprawdopodobniej, uwaga, bo pamiętajmy tam jest jeszcze wątek w tym wątku, y y y y y w tym wątku przejmowania banku. Y należącego do Leszka Czarneckiego przypomnijmy, to był Getin Bank, który się obecnie zmienił w Velobank i zabawa polega na tym, że ten Velobank ma zostać do końca marca opchnięty za przysłowiową złotówkę, za obietnicę podniesienia tam kapitału. Czyli tak naprawdę, drodzy Państwo, sprezentowany zostanie bank i to komu zostanie sprezentowany? Miliarderowi, grupie finansowej należącej do miliardera który jest y Związane z Donaldem Trumpem. Przypomnijmy, że Donald Trump jest tym jeźdźcem na białym koniu, którego wyczekuje Jarosław Kaczyński, oni marzą o tym, że Trump wjedzie do Białego domu, że Trump pogoni tych obrzymierzłych demokratów w rodzaju Donalda Tuska, że on po prostu wyciągnie rękę do Jarosława Kaczyńskiego, powie, że w Polsce są niedemokratyczne rządy, że trzeba po prostu w Polsce przywrócić demokrację, czyli Jarosław Kaczyńskiego do władzy. To nie są żarty, to są ich myślenia. Donald Trump nie, nie, nie artykułuje tylko tak głośno, ale Donald Trump łagodnie mówiąc kpi sobie ze społeczności LGBT, panie Jarosławie, także to, czy te rozmowy z panem byłyby możliwe? Obawiam się, byłby kłopot. Bo no. Donald Trump reprezentuje takie pogląd. No dobrze. No już na koniec, drodzy państwo, to przypomnę tylko, że Wspomniany Cerberus to był trzygłowy pies. No, akurat nie ma żadnego związku, który miał tam strzec wejścia do świata zmarłych. Był, o no ile mnie pamięć nie myli, bratem Sfinksa, tego słynnego zagadki, który miał się zabić po jej rozwiązaniu. Szanowni Państwo, na koniec polecę historię bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Drodzy Państwo, to jest magazyn, w którym, w którym jestem autorem, jednym z, no i wydawcą jako prezes Instytutu Zarządzania Informacją. Naprawdę warto czytać historię. Mit geniuszu Piłsudskiego to jest cover story, które specjalnie dla Was napisałem o tym, że Piłsudski był zwykłym maturzystą, który nie miał żadnej wiedzy wojskowej, który tytuł marszałka nadał sobie sam. To jest ta, on, z niego był taki marszałek, no mo, może się troszeczkę lepiej znał na wojsku i troszeczkę sprawniejszy był od Jarosława Kaczyńskiego. No, no ale tak poza tym to, to, to naprawdę wielkiej różnicy nie było. Zaskakujący pionier banknotów. Ba, b, pionier banknotów. Agent zakonu Iluminatów wyemitował pierwsze w historii Polski papierowe pieniądze. Drodzy Państwo, warto się dowiedzieć, kto, kto lubi czytać Kot Leonardo da Vinci, to będzie zadowolony. Tutaj można przeczytać o agencie iluminatów, który robi drukowane pieniądze. Jak wiecie Państwo, to właśnie te drukowane pieniądze to, to jest przyczyna tej makulatury, którą się posługujemy. Szanowni Państwo, Europa księżniczki Batowskiej, nieślubna córka polskiego hrabiego manipulowała mocarstwami. Fascynująca historia Aleksandry. Córki Aleksandra Batowskiego, Doroty, kochanki słynnego Talleyranda, który to jest ten słynny minister spraw zagranicznych, który piastował swoje urzędy przez kilkadziesiąt lat. Od czasów przedrewolucyjnych, przez rewolucję, przez czasy Napoleona i uwaga, przez restaurację. Słynny Napoleon mówił o Talajrandzie, że jest to wine of i co trochę sporo mówi o jego charakterze. Naprawdę, drodzy Państwo, jest jeszcze, a i kolejna taka z fajnych historii, pierwsza zdrada Anglików. W 1920 roku Brytyjczycy chcieli oddać nas bolszewikom. Naprawdę warto. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Jedziemy. Panie Jarosławie, pan Nozosiu, po 17.30 zepsuł pan sobie już tak do końca, wie pan o tym, ten swój produkt, z którego pan był niezadowolony, czyli Andrzeja Dudę. Andrzej Duda już w tej chwili łapie się wszystkich metod, żeby jakoś zasłynąć, czy żeby w jakiś sposób ocieplić swój wizerunek, żeby pokazać, że jest ważny. No, ostatnio zrobił coś, no, co zostało poczytane jako już taka naprawdę desperacja, to znaczy... Panie Zosiu, pojechał do planicy i wręczył order. Zawyżało. Prezydent Andrzej Duda postanowił oznaczyć skoczka narciarskiego Andrea Laniska Złotym Krzyżem Zasługi. Za piękny gest, który ten wykonał wobec Dawida Kubackiego pod koniec zeszłego roku. I taka decyzja spotkała się dla winą krytyki ruch pod publiczkę. Tak. Ja pan, no jeżeli Duda jeździ, robi takie rzeczy, rzeczywiście no, ten gest polegał, po polegał na tym, że zachował się bardzo fair play, sportowo, kiedy yy, Dawid Kubacki dowiedział się o, o jego o, o, ciężkiej chorobie żony. Ja, to, to należy jak najbardziej, to yy, jest yy, yy, godne pochwały, ale że pan, że Duda jeździ tam wręcza krzyze zasługi, no bo co, za chwilę przez te wszystkie cyrki nie będzie już waszych ambasadorów, no bo tak jak powiedział pan e, minister Sikorski, okazuje się, że wyście sobie mianowali, 70% ambasadorów to nie było w służbie dyplomatycznej wcześniej. To są ambasadorzy z PiS. E, to, to żeście, prze, tak, że, żeście przegieli pałę. To już naprawdę, to już, to już poszło w ten sposób, że wam się to wszystko sypie i tak samo u Dudy. W każdym miejscu na pana połączą pewne rzeczy teraz. Panie Zosiu z Dudą, bo dzisiaj w telefonie 24 potwierdził to Pan Kowal, no, że w stosunku do pana będzie również e, wniosek do, do Trybunału Stanu, między innymi o to, że pan chciał e, no, zmienił, zmienić ustrój w Polsce. Próbował pan zmienić. Pan się sam do tego przyznał. O czym, pan, pan, panu należy znać mówić. Także... Pan prezydent Duda jest przyszłym klientem Trybunału Stanu, pan jest przyszłym klientem Trybunału Stanu i nie tylko. Sądzę, że jeszcze wielu prokuratorów. Także jak pan widzi, już pana pana ten wytwór musi jeździć i musi robić takie dziwne gesty. Już tak, wracając do tego, co Janek powiedział, jeszcze go się strasznie śmieje. Laniszek powinien się zastanowić, czy przy okazji tego orderu to Duda go nie posmaruje łojem, tym, kiedy tutaj sam był. Posmarełamy, bo, bo oczywiście to jest żart. Panie Jarosławie, jest Pan rewelacyjny, potrafi Pan wszystko roz... I, i to też jest, to jest pokłosie Pana działalności. To, to miło oglądać, jak to wszystko Panu i tak powiem się, sypie, rozwala na naszych oczach. I to dosyć szybko. Nie gadajcie o studniach, to idzie naprawdę szybko. Teraz się z tego bardzo cieszę. Czekam na pierwsze aresztowania. Naprawdę, może jestem e, człowiekiem, y, jestem zły. Y, przemawia, przeze mnie, przemawia przeze mnie chęć zemsty, ale wie, wie pan co? Przez miliony Polaków przemawia taka chęć, że my chcemy zobaczyć was po prostu na ławach oskarżonych i więzienia. Miłego dnia, panie Zosie. Do zobaczenia.